Cześć, mówi Rafał. Witam Cię z Placu Manewrowego Ośrodka Szkolenia Kierowców Euforia. Ostatnio chcieliśmy pokazać, jak osoba posiadająca kategorię B poradzi sobie bez żadnego przygotowania z motocyklem o pojemności 125 cm. Jeżeli nie widziałeś tego filmu jeszcze, to zapraszam pod link, który właśnie wyświetlił się na ekranie. Cóż ja mogę powiedzieć, spodobała bardzo mi się jazda na motocyklu, dlatego wyrobiłem sobie profil kandydata na kierowcę i postanowiłem rozpocząć szkolenie na najwyższą kategorię motocyklową, czyli konkretnie na kategorię A, na tym oto motocyklu. Chciałem tylko zaznaczyć, że kursant kolejny, który chce przejść taką samą drogę, czyli wyrobić profil kandydata na kierowcę, powinien rozpocząć od spotkania organizacyjnego w OSK Euforia. Jest to co środę o godzinie 17. Na spotkaniu organizacyjnym jest przeprowadzane badanie lekarskie i wystawiane zaświadczenie. Jest ono niezbędne do tego, aby udać się do starostwa właściwego względem miejsca zamieszkania wraz z fotografią i wypełnionym wnioskiem o wydanie profilu kandydata na kierowcę. Jest to w danym starostwie wydawane bezpłatnie. Czas oczekiwania około 5 minut, praktycznie na miejscu. Jeżeli posiadasz już profil kandydata na kierowcę, zaczniemy dzisiaj zadania egzaminacyjne związane z jazdą. Przede wszystkim będzie to slalom wolny, ósemka wolny na motocyklu Yamaha XJ6 i zobaczymy, jak z tymi zadaniami będziesz sobie radził. Wyrobienie profilu kandydata na kierowcę wiąże się z spotkaniem organizacyjnym co środę o godzinie 17 w OSK Euforia, ulica Kniaziewicza 28/1A. Telefon kontaktowy odnośnie kategorii motocyklowych 602 156 867. Pod tym numerem telefonu wszelkie informacje odnośnie prawa jazdy czy kategorii AM, A1, A2 czy tej najwyższej kategorii A, a także informacje odnośnie profilu kandydata na kierowcę i procedur z tym związanych. No cóż, nie ma na co czekać, po prostu zaczynamy. Także bawcie się dobrze. Uruchomienie motocykla. Ruszamy. Przygotowanie do jazdy, opuszczenie szybki, zapięty kask, upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Jedziemy na slalom wolny, ustawiamy się i z biegu spróbujemy sobie wykonać to zadanie egzaminacyjne. Upewnienie się. Proszę bardzo, pierwszy błąd. Brak płynnego ruszenia. Upewnienie się o możliwości jazdy było. I teraz zobaczymy. Druga próba. Proszę zobaczyć. Brak możliwości upewnienia się. Drugi raz. Brak płynnego ruszenia. Gdyby to był egzamin, skończyłby się wynikiem negatywnym. Proszę bardzo, trzecia próba ruszenia. Znowu brak możliwości upewnienia się o rozpoczęciu jazdy. Musimy sobie wyrobić nawyk upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Bo na początku, jak się upewnimy, motocykl nam zgaśnie, wybije nas z rytmu, to chcemy za wszelką cenę płynnie ruszyć, a zapominamy o obróceniu głowy. Najczęstszy błąd popełniany przez kursantów podczas egzaminu praktycznego. Pierwsza ósemka zaliczona. Jedziemy drugą ósemkę. Upewnienie o możliwości skręcania. Tor jazdy zachowany. Jeszcze jedną piątą ósemeczkę jedziemy. I wyjeżdżamy teraz, wyjeżdżamy sobie. Przejeżdżamy przez trumnę. O, i pięć bramek. Raz, dwa, trzecia bramka, czwarta bramka, piąta bramka. Należy wskazać, że jazda była płynna. Błędy ewidentne, brak upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy dwukrotne i dwukrotne zgaśnięcie motocykla. Czyli musimy bardziej pracować nad techniką ruszenia, zatrzymania się niż nad samym elementem pokonywania manewrów.